ta instytucja, zanim jeszcze tak naprawdę zaczęła działalność, zaliczyła poważną wpadkę. Poważna wpadka była przy konstruowaniu ustawy medialnej i opłaty abonamentowej. Jej twórcą jest także Krzysztof Czabański. Mhm. I tutaj pojawiają się coraz poważniejsze głosy coraz bardziej poważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, z kierownictwa nawet partii, poddające wątpliwości, czy rzeczywiście powołanie Rady Mediów Narodowych było słuszne.